Jest poniedziałek, 2 grudnia, to jest moja kawa. Testujemy dzisiaj nowy mikrofon, jest ciężki w opór. Zobaczymy, jak będzie działał, bo wszyscy narzekali na dźwięk do tej pory, więc to będzie jaki tydzień. Zacznę od wyjaśnienia takiej drobnej kwestii. Mieliśmy w zeszłym tygodniu nagrywać sesję, ale się wykopytnęła, więc będziemy ją nagrywać w tym tygodniu. Jesteśmy znowu ustawieni na wtorek, czyli na jutro. Już teraz, mam nadzieję, bez żadnych problemów technicznych, czy osobistych, czy jakichkolwiek, uda nam się usiąść do tej sesji i ją nagrać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda mi się zmontować taki krótki materiał, który mamy przygotowany z tej okazji, który też nagrywaliśmy jakiś czas temu, więc taki trochę zajawkowy, trochę informujący o tym, jacy są bohaterowie w tej przygodzie, którą będziemy sobie grali. Więc to jest to. W poprzednim tygodniu głównie zajęliśmy się pisaniem scenariuszy na Drive-Thru i drobnego poradnika. Ja go w gruncie rzeczy skończyłem, więc dzisiaj, mam nadzieję, trafi do redakcji i jeszcze w tym tygodniu go opublikujemy. Mamy już przetłumaczone dwa materiały, natomiast trzeba je poskładać, trzeba zrobić grafiki, więc to chwilę zajmuje. Ja jestem trochę niezadowolony, że w poprzednim miesiącu nie udało nam się tak naprawdę wrzucić żadnej premiery, ale mam nadzieję, że w pierwszym tygodniu grudnia wrzucimy co najmniej dwie, jak nie trzy, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze przed końcem roku wypuścimy kolejne materiały, więc patrzcie, co tam się wyprawia u nas. W zeszłym tygodniu też poleciał RPGowy Jak z kompetencjami. Drugi z tej serii będzie jeszcze jeden, wypuścimy go albo w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu. Interesujący jest feedback, który otrzymujemy, bo jest on z jednej strony bardzo pozytywny, na zasadzie to jest właśnie to, o co chodzi i takie filmy nagrywajcie, a z drugiej strony zarzuty o to, że nam się kończą tematy. No, ja tylko tak chciałem o tym wspomnieć, w sumie nie mam więcej do powiedzenia na ten temat. Jak widać, są podzielone opinie na temat tego, co jest wartościowym materiałem na YouTubie, a co nie jest. My chyba będziemy robić dalej swoją robotę i się nie bardzo tym przejmować, więc podejrzewam, że w przyszłym tygodniu dopiero spotkamy się na kolejną sesję nagraniową, nagramy sobie kolejne odcinki i wtedy już na pewno do końca roku nam starczy, a może jeszcze na styczeń będziemy mieli jakiś zapas. I to jest tak naprawdę to, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, które się działy. No i oczywiście grałem dwie sesje. Dwie sesje? Tak. Nie, jedną sesję grałem w zeszłym tygodniu. Tak, to był wczoraj. Tak mówię, bo miałem grać i jeszcze więcej sesji, ale jakoś się tak to wszystko poprzesuwało, więc nie, grałem jedną sesję w niedzielę i trochę na temat tej sesji, którą grałem w niedzielę oraz na sesji, którą grałem w zeszłym tygodniu, ale której nie powiedziałem, ponieważ pojawiła się tutaj skała. Będę chciał poświęcić tego tygodniowy, jaki tydzień w tym tygodniu. No, więc przejdźmy do tych RPG-owych przemyśleń. Tak więc prowadziłem pierwszą sesję finałową mojego projektu związanego z seryjnymi mordercami, na podstawie których publikuję też scenariusze. W zeszłym tygodniu prowadziłem sesję, która była ostatnią sesją takiego głównego ciągu drugiego sezonu, jak ktoś chce to określać bardziej serialowo, która była bardzo pełna zwrotów akcji i tak naprawdę dopinania wątków personalnych, więc to był ten moment, kiedy podjąłem decyzję, że muszę zacząć szybko finalizować tą kampanię, ponieważ już zaczynamy wchodzić w te momenty, kiedy każda kolejna sesja, którą będę prowadził, nie będzie lepsza od tych, które już były poprowadzone, ponieważ cały ten ładunek emocjonalny, który się nabudował przez 24 sesje, w tej chwili się wyładowywuje u wielu graczy, więc warto go skapitalizować. Natomiast moje przemyślenie związane z tą sesją wczorajszą jest przemyśleniem odnośnie kończenia. Bo jest takie przysłowie, że się poznaje ludzi po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I trochę tak jest. A tak naprawdę to, o czym chciałem powiedzieć, to nie jest kwestia tego, jak kończyć swoje kampanie, bo po prostu odpowiedź brzmi kończyć, niż nie kończyć, ponieważ z mojej perspektywy nawet najgorzej zakończona kampania, nawet najgorzej zakończona sesja, nawet najgorzej zakończona historia będzie co najmniej 3, jak 4 razy lepsza niż sesja, która się nigdy nie skończyła, kampania, która się nigdy nie skończyła. Kończenie materiałów, kończenie sesji jest satysfakcjonujące. Czy to będzie długa, czy krótka kampania, czy nawet 2-3-sesyjna przygoda, jej zakończenie jest kluczowe dla ogólnej satysfakcji graczy i mistrza gry, tak mi się wydaje na chwilę obecną. Miałem przez długi, długi czas ten problem, że nie udawało mi się kończyć zaczętych projektów
dłuższych, bo pojedyncze przygody kończyłem, ale zdarzało mi się nie kończyć dłuższych projektów. Zdarzało mi się grać w takie przygody, które po dwóch, trzech sesjach potrzebowały jeszcze jednej, żeby ją zamknąć, ale ona się jakoś tak nigdy nie wydarzała i to nie dlatego, że nie wiem, sesja była zła, tylko dlatego, że jakoś tak po prostu osobiście się nie złożyło, żeby ci wszyscy gracze byli w stanie się zebrać w jednym miejscu i po prostu dograć tą przygodę do końca. I trochę ten materiał dzisiejszy jest takim wyrazem mojej frustracji i smutku o te wszystkie sesje, które się nigdy nie zakończyły, o te wszystkie przygody, które nie dojrzały swojego końca. Ponieważ nie kończąc przygody, tak naprawdę zostawiamy graczy nie tyle co z niedosytem, co z ogromną frustracją. Frustracją tego, że oni nie wiedzą, jak ta historia się skończyła, nie wiedzą, co się stało z ich bohaterami, jak ich bohaterowie, się zmienili czy wyszli z tej konkretnej przygody. Tak więc jeżeli ktoś gra łukiem fabularnym i myśli o takich rzeczach i zastanawia się, jaką opowieść chciałby opowiedzieć swoim bohaterem, no to ten łuk jest urwany w pewnym momencie i absolutnie nigdy nie dowiemy się, co się dzieje. Jeżeli ktoś liczył na ogromną przemianę swojej postaci w trakcie przygody, w trakcie kampanii, to też tak naprawdę nie wypełnił swojego głównego celu, jaki założył sobie na tą przygodę i ten łuk nie został domknięty, co jest ogromnie frustrujące. Ja tak miałem z bardzo wieloma bohaterami, o których sobie myślałem, wiedziałem, co chciałem z nimi zrobić i tak naprawdę ta historia się nigdy nie dokończyła. To się gdzieś wiąże oczywiście znowu z takim przypomnieniem, już w tej chwili trochę mantry, którą powtarzam, że mistrz gry powinien być skoncentrowany przede wszystkim na bohaterach graczy, a nie na swojej konkretnej fabule. I myślę, że to jest też jeden z elementów, który bardzo często pogrąża takie projekty, które są dłuższe, kampanie, że mistrz gry za bardzo zastanawia się na tym, jak dopchnąć swoją historię i wątki, które pootwierał na sesji i zaczyna brakować mu pomysłów, albo zaczyna mu się to wszystko rozklejać, zamiast skoncentrować się na bohaterach tak naprawdę i te jego wątki ściąć szybko, nawet jakąś parszywą Deus Ex Machiną, która coś spada z nieba, główny antagonista nie żyje albo dostał zawału, no ludzie są starzy, umierają, a dopowiedzieć tą historię bohaterów do końca i już się nie przejmować tym, co się miało, tak powiem, zaplanowane wcześniej. Więc znów, to jest tak, że warto jest cały czas powtarzać, że to gracze tutaj i ich historie są najważniejsze i my jako mistrz gry nie tyle co im serwujemy dobrą zabawę, co próbujemy im pomóc to ogarnąć. Sami oczywiście korzystając z tego jak najwięcej możemy. Ja też mam jako mistrz gry tak, że mam NPC-tów, których historie, BN-ów, bohaterów niezależnych, których historie sobie zbudowałem i mam zaplanowany łuk dla tych bohaterów. Więc dla mnie domknięcie ich historii w jakikolwiek sposób jest również bardzo satysfakcjonujące z perspektywy prowadzącego. I zwłaszcza kiedy łuki fabularne NPC-ów łączą się w pewnym momencie z łukami fabularnymi bohaterów i tak naprawdę dopełniają się wzajemnie. Kolejna myśl, która gdzieś tam się kołace pod sklepieniem, kiedy myślę o kończeniu sesji, to jest jak sobie takie zakończenie sesji, zakończenie kampanii planować. I w trakcie prowadzenia poprzedniej długiej kampanii, czyli Krwi Północy, kiedy tam graliśmy 30 parę sesji, jak nie 40 parę sesji, i ja miałem rozplanowany każdy konkretny etap tej przygody, jak chcę, żeby tam się działy rzeczy i główne wydarzenia w osi fabularnej, które mi potem napędzały to, co się dzieje w samej przygodzie. Zaplanowałem sobie to tak, żeby tak naprawdę byłem w stanie to skończyć w dowolnym momencie. To znaczy, tam był każda seria przygód była podzielona na konkretną porę roku i tak naprawdę, gdyby w pewnym momencie wymarło mi na tamtej kampanii zbyt wielu bohaterów graczy, to byłem w stanie tą historię tak naprawdę zamknąć tej kampanii raczej w dowolnym momencie. Nie musiałem czekać do samego końca. Więc tak przynajmniej mi się wydaje w tej chwili. I tak samo warto jest pamiętać, jak się zaczyna nową kampanię i zaczyna się kampanię z nowymi bohaterami, żeby nie przekombinować, żeby nie wpitolić za wiele wątków w jeden, że tak powiem, barszczyk, ponieważ potem możemy się z tego nie wyplątać i tak jak powiedziałem wcześniej, zapomnieć o graczach i zastanowić się, jak sprawić, żeby moja opowieść była koherentna, żeby to miało sens, żeby te wszystkie plot twisty, które zaplanowałem, miały sens i żeby one wyszły. Pamiętam, że dokładnie taka sytuacja przydarzyła się tej kampanii, którą pewnie wspominałem w różnych innych materiałach w temacie brytońskich rycerzy, którą zacząłem dawno, dawno temu z chłopakami z Nesmaka, to nigdy właśnie nie skończyliśmy, dlatego że
Ja tam miałem jako mistrz gry za dużo czasu, żeby wymyślić całe tło i to, co się dzieje zakulisowo i całą tą intrygę. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ta intryga jest tak bardzo rozbudowana, że ja nie bardzo jestem w stanie ją jakoś ładnie zamknąć. I tam było zbyt dużo do odsłonięcia i w pewnym momencie byłem postawiony przed takim dylematem, czy ja mam w tej chwili to wszystko rzucić na raz na bohaterów graczy i trochę doprowadzić do sytuacji, w której ich bohaterowie nie mają absolutnie przez większą część finału nic do powiedzenia, ponieważ na głowę spadają im kolejne elementy plotu i oni tak naprawdę próbują w nim nie utonąć, a na końcu może mają jakąś decyzję do podjęcia, czy ten projekt skillować albo go jakoś inaczej przebudować. Im dalej czas mija i im dalej ta przygoda gdzieś odchodzi w niepamięć, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że to był duży błąd, że ja tego nie zamknąłem, bo lepiej to by było, gdybym to zrzucił na głowę albo wymyślił jakiś inny patent. Ale też byłem tam za bardzo przywiązany do NPC-ów, ale to było parę lat temu. No. Też się bardzo zmieniłem, też zmieniło się moje podejście, jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia i tego, co jest warte najwięcej w trakcie przygody. Więc pamiętajcie o tym, żeby myśleć, jak chcecie tę przygodę skończyć. Nie, żebyście myśleli o finale, zanim zaczniecie prowadzić, ale o tym, ile chcielibyście to prowadzić. To znaczy, ile wątków potrzebujecie, żeby to wypełnić. Zbudujcie sobie, zaczynając przygodę, drobny szkielet, a potem zobaczcie po dwóch, trzech przygodach, ile czasu waszym bohaterom, waszym graczom zajmuje wypełnienie sesji contentem i ile oni z tego, co wymyśliłeś, kombinują. Bo jeżeli złapiesz się na tym, że przygotowałeś materiału na trzy sesje, po trzech sesjach gracze zrobili z tego 30%, to nie wymyślaj już więcej, żeby jeszcze bardziej to dopełniać, ponieważ jeszcze ci zostało 70% tego materiału, który wymyśliłeś, a oni naprawdę będą szli bardzo powoli, ewidentnie. Więc to się zacznie strasznie stakować i dojdziesz do tej sytuacji, w której jest. O, znowu telefon muszę. Nie, muszę pamiętać, żeby wyłączyć telefon przed nagraniem. Że jest 60. sesja, a wy jesteście w połowie przygody i to donikąd nigdy nie dojdzie. Ja wiem, że wszyscy lubią grać kampanię i ja wiem, że zżywanie się ze swoimi bohaterami jest fajne, ale warto jest pozwolić tym bohaterom odchodzić na emeryturę, ponieważ to jest też tak, że im więcej zagracie przygód, im więcej zagracie kampanii, im więcej zamkniecie historii, tym bardziej się nauczycie to robić i tym bardziej będziecie doceniać zakończone historie. I tutaj jeszcze przyszedł mi taki jeden pomysł do głowy, tak naprawdę na sam koniec, zanim to zamknę. Grając i prowadząc, zbieramy doświadczenie. I ono jest przez nas kumulowane. I teraz ja się bardzo późno nauczyłem, właśnie ze względu na problem, o którym powiedziałem wcześniej, fajnie zamykać przygody, fajnie zamykać sesje, i nauczyłem się bardzo późno, jak kończyć historię i jak kończyć przygody. Więc jeżeli odkładacie to na później i nie kończycie swoich przygód, to tak naprawdę pierwsza przygoda, jaką będziecie zamykać, będzie dokładnie podobna, bo nie taka sama, ale bardzo podobna do pierwszej przygody, którą zaczynaliście. Będzie trochę koślawa, trochę z jedną nóżką bardziej i nie za bardzo będziecie w stanie wymyślić, co wy chcecie tak naprawdę zrobić. Więc zamykajcie te przygody, zdobywajcie doświadczenie też pod tym kątem i to by było chyba na tyle, co ja dzisiaj mam do powiedzenia. Idę kończyć, zbierać muzykę do tej jutrzejszej sesji. Trzymajcie kciuki, żeby się udała, żebyśmy w końcu nagrali tego Warhammera! A ja w tej chwili sobie kończę właśnie i uciekam. To jest jaki tydzień, a był jaki tydzień, a ja was zapraszam za tydzień.